już na samym początku. Także zaczynamy. Mili Państwo, więc witam serdecznie, dziękuję za to, że jesteście o tej porze, chociaż to już późna pora, ale super, że znaleźliście czas i ochotę na to, żeby chwilę posłuchać, tym bardziej, że mamy fajne rzeczy, super ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Jeśli chodzi o to, o czym chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć, to o projekcie, który, nie ukrywam, kilka lat temu zawitał do mojej głowy, do moich gdzieś tam portfeli inwestycyjnych, tak to nazwę. Tamten czas był super czasem. Nie ukrywam, że wtedy, kiedy dostaliśmy ten projekt do weryfikacji z zespołem, tak jak widać, 4 lata już mija. Po prostu nie było zbyt wiele wiadomo wtedy na tamten czas. Mieliśmy kilka słabych prezentacji, słabych wizualizacji. To nie było coś wyjątkowego, ale no jak widać, jesteśmy w projekcie do dzisiaj. Projekt wyjątkowy, projekt żyje, jak wiele innych już przestało istnieć. Nawet ludzie pozapominali, że pewne rzeczy się pokończyły. Tutaj jesteśmy cały czas i cały czas się rozwijamy, więc o tym projekcie Wam opowiem. Powiem, dlaczego ten projekt, nie ukrywam, skradł moje serce inwestycyjnie i też oczywiście wizjonersko. No i o tym, tak jak mówię, no, gdzieś tam opowiem w kilkudziesięciu slajdach. Mam nadzieję, że nie będą one nudne. Okej, więc nawiązując do wizji człowieka, który później w późniejszym czasie po dołączeniu zainspirował mnie mocno do tego, żeby się nad sobą skupić, nad tym wszystkim, co jest do zrobienia. Jak widzicie, już ponad 100 lat temu ktoś już miał wizję, jak ten transport obecny będzie wyglądał. Jak widać na tym zdjęciu, to była jakaś ilustracja paczki zapałek, więc wydawało się tak niepozornie, a jednak w przyszłości to wszystko się gdzieś tam w pewnym sensie stało faktem, więc widać na gruncie mocny nieład, chaos, widać tam przelatujące i osoby, i zwierzęta. I gdzieś jakiś spokój, który jest osiągalny bardziej wzrokiem niż ręką, czyli wszystko to, czego człowiek nie dotyka u góry, czyli tak zwany transport drugiego poziomu. Zobaczcie, że ktoś go po prostu przeniósł wyżej, żeby tego chaosu po prostu nie było, tak? Czyli no, prosto pokazane, ale jednak gdzieś uruchamiające w głowie myślenie, w którym kierunku jakby warto iść, tak? Gdzie jest spokój, gdzie jest po prostu porządek, tak? I ktoś już kiedyś sobie to wymyślił, wymarzył, a kilkadziesiąt lat później urodził się człowiek, który później jakby te swoje marzenia i swoje wizje przelał na papier, a w następnej kolejności zaczął, no, tak naprawdę urzeczywistniać. Więc to, z czym możemy się spotkać dzisiaj, to zobaczcie, no, te zdjęcia może nie przypominają nam, oczywiście mówimy o obecnych czasach, tak? Natomiast nie mamy tego na co dzień my Polacy. W Europie, w niektórych miejscach pewnie możemy to spotkać, natomiast takie miejsca jak Indie, Bangladesz czy Stany Zjednoczone w niektórych po prostu w swoich regionach mają coś takiego, co widać na tych zdjęciach, czyli totalny chaos, to co kiedyś ktoś przewidział. Ludzie jeżdżący na dachach, niejednokrotnie pewnie widzieliście ludzi jeżdżących na pociągach, tak? Rozkładających jakieś tam parasole czy parawany. Zobaczcie, są kraje, gdzie do tej pory nie ma przepisów drogowych tak naprawdę. To, czy sobie radzą lepiej czy gorzej, to już nie będziemy o tym mówić, natomiast po prostu ewidentnie jest problem przenoszenia się, transportu, logistyki. Nie tylko oczywiście mowa o ludziach, mowa też o towarach, o tym wszystkim, co jest istotne do przenoszenia i do tego, żeby ten człowiek mógł jakoś funkcjonować. Tam oczywiście w pierwszym kadrze widać kontenery, natomiast zobaczcie, co się dzieje w tym drugim kadrze, tam na morzu, tak, czy tej zatoce.
gdzie czekają statki na rozładunek. Zobaczcie, no, jeden kontener na tym zdjęciu ma kilkanaście ton. Przeliczcie sobie to oczywiście, ile tego miejsca to wszystko zajmuje, ile tego transportu trzeba wysłać w świat, ile tych dźwigów. Oczywiście ludzie mają pracę, natomiast no, istotne jest to, że ilość jakby mechanizmów uruchomionych do tego, żeby to wszystko na przykład z tego jednego portu wywieźć, jest wręcz nieprawdopodobna, tak? I gdzieś tam patrząc na to, jak ta logistyka na świecie wygląda, oczywiście w jednych miejscach lepiej, w drugich gorzej, jakby uświadamiamy sobie to, że wcześniej czy później no, musi nadejść pewnego rodzaju rewolucja transportowa, która pomoże ludziom, pomoże światu, przede wszystkim pomoże naszej planecie, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby tą naszą planetę zostawić nie tak dla siebie, jak dla naszych dzieci i wszystkiego tego, co będzie na niej żyło. Ona nie jest naszą własnością, więc musimy o nią dbać. Więc jakby idąc tym systemem, idąc tym tokiem myślenia, musimy jakby uświadomić sobie, że są dwa największe problemy, tak, dotyczące tego transportu. Jest to przeciążenie tras transportowych, no i brak zabezpieczeń, tak, które to tak naprawdę w późniejszym etapie przekładają się na te wszystkie gdzieś tam problemy. No i co? No i człowiek sobie gdzieś tam myśli, że jest panem tego świata. Natura pokazuje, że niekoniecznie. Cały czas tak naprawdę walczymy z tymi, czy to klęskami żywiołowymi, czy z powodziami, czy z burzami piaskowymi. Oczywiście my znamy Dubaj jako taki, natomiast mało kto wie o tym, że Dubaj no, zmaga się z problemem, który no, nie jest łatwy do rozwiązania. To zdjęcie pokazuje swoje, tak? Czyli prosta burza piaskowa, która pojawia się nawet w niektórych miejscach kilka razy dziennie, no może po prostu w jednym momencie popsuć logistykę na przykład towarową, tak? Która w Dubaju jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. No i co dalej? No i człowiek dalej idzie zaparte i myśli, że jest co, że jest no, panem, a natura niekoniecznie pokazuje, do tego jeszcze niszczymy tą naturę, niszczymy tą planetę poprzez i te smogi i różnego rodzaju kataklizmy i te problemy zanieczyszczenia tak, środowiska naturalnego. I to jest bardzo, bardzo duży problem. No i ktoś kiedyś sobie wymyślił, że po prostu tej planecie pomoże, tak? Zaczęło się to od prostych rzeczy, a dzisiaj za chwilę będziemy mówić o czymś, co pewnie nie jedna z Was, nie jedna osoba z Was być może pierwszy raz na oczy widzi. Z takim transportem może już dzisiaj się nie spotykamy, natomiast kiedyś to było obecne. Dzisiaj po prostu tych transportów jest kilka razy więcej, tak? Są one inne, no dają może niejednokrotnie tyle zanieczyszczenia środowiskowego, natomiast w sumie, gdyby to wszystko zebrać, to pewnie byłoby dużo, dużo więcej. Więc jeśli mowa o transporcie, to zwróćcie uwagę, że musimy coś zrobić i musi się coś na świecie i na tej naszej planecie wydarzyć, żeby to środowisko naturalne przetrwało, żebyśmy mogli dalej właściwie dobrze funkcjonować i dobrze żyć. No i patrząc na to, jak to dzisiaj energia elektryczna powstaje, tak, jest ona bardzo, bardzo ważna, ale zobaczcie, w ilu procentach powstaje i co do niej jest zużywane, tak. Węgiel, gaz, ropa naftowa, energia jądrowa, no to jest to wszystko, co jest jakby jednym wielkim zanieczyszczaczem naszej planety. Powiększanie się dziury ozonowej, no zobaczcie, no dekarbonizacja, tak mocne pojęcie, coraz częściej się ono pojawia. Oczywiście no, są tego plusy i minusy. Natomiast patrząc na produkcję energii elektrycznej, zwróćcie uwagę, że po prostu bardzo duży jej odsetek jest, no, jej powodem, jej wytworzenie jest po prostu zanieczyszcza środowisko, tak? I to jest bardzo, bardzo duży plus. Minus, przepraszam,
Plusem jest to, że gdzieś tam coraz więcej świadomości jest wśród normalnych ludzi i tych, którzy jakby coraz bardziej zwracają na to uwagę i coraz częściej myślą o elektrycznym samochodzie, czy o samochodzie na wodór, czy o hybrydzie i jakby coraz częściej mówimy o tym, że to idzie w jakąś tam dobrą stronę. Natomiast zwróćcie uwagę, że jest to duży, duży problem dla świata i wcześniej czy później zmienić się coś musi. Więc wysokie zużycie energii powoduje, że coraz więcej problemów po prostu powstaje na świecie, bo tą energię trzeba wytworzyć, a tak jak widzieliście na tych slajdach, no są one ogromnym, ogromnym problemem, tak? I to sposób wytwarzania tej energii. Jeśli chodzi o kolejne jakby zdjęcia, zwróćcie uwagę, że no, ludzie próbują robić coś, co jakby przenosi ten transport na inny poziom, tak? Wykorzystując do tego ogromną ilość materiałów, wykorzystując do tego, no, wiadomo, no, różnego rodzaju trasy, doliny, te mniej uczęszczane, natomiast no, tak czy inaczej niszczymy to środowisko, niszczymy wodę, ogromne ilości betonu, ogromne ilości metalu, tak, są do tego wykorzystywane i to jest po prostu no, środowiskowy problem, tak? Wcześniej czy później on powstaje. I ktoś już kiedyś miał jakiś pomysł na to, żeby to zmienić, no i w miejscu niewykorzystanym nad wodą, nad rzeką, to jest akurat kolej w Berlinie, no, wymyślili sobie coś takiego. No, nie jest to jakby globalnie stosowane, natomiast no, gdzieś jakiś pomysł się pojawił, ktoś go wprowadził w życie. Na pewno w tym miejscu pomaga, tak? Natomiast gdzieś coś pokazuje, tak? Że w którąś stronę iść trzeba. Chiny sobie tutaj wymyśliły też pewnego rodzaju system, tak? Przenoszenia no w tym momencie oczywiście ludzi na jakimś odcinku. No nie jest to znowu jakieś nadzwyczaj dobre rozwiązanie, no bo nie jest zaimplementowane po prostu na no globalnie. Więc jakby widać, że ludzie gdzieś tam myślą, starają się przenieść ten transport w drugi poziom, no ale co, nie wychodzi to jakoś nadzwyczaj dobrze. Tutaj kolej linowa, tak pokazany sposób na to, jak przewozić ludzi, tak? Czy to narciarzy, czy gdzieś na jakąś górkę, nie wiem, czy to pewnie system jakiś kopalniany, tak? Czy gdzieś tutaj w jakimś mieście na świecie, nie wiem, czy to chyba Stany, no, przenoszenie koleją linową też w odpowiednich odległościach i gdzieś tam umieszczeni ludzie w tych kolejkach. Bezpieczne, niebezpieczne, no to oczywiście, no, jeśli to działa, no to bezpieczne, natomiast znowu nie zaadaptowane globalnie, więc jakiś powód tego być musi. Tak więc człowiek, który, nie ukrywam, zainspirował mnie do tego, żeby ten projekt zgłębiać, Anatolij Junicki, główny projektant generalny, to człowiek, który przez 40 ponad lat tworzył ten projekt w głowie, na papierze, z różnymi przygodami. Jakiś czas temu powiedział, że przemysł, który tworzymy, jest przemysłem transportowym, infrastrukturalnym, nie gorszym w potencjale swoim niż branże lotnictwa, kolei czy drogi. Więc nie ukrywam, że te słowa no, zainspirowały mnie do tego, żeby ten projekt zgłębić. No i tak to się stało, że 2 lata temu byłem z kilkoma osobami, które tutaj są super. Byliśmy na tak zwanym ekotechnoparku, czyli w miejscu, gdzie można to zobaczyć, dotknąć, przejechać się. Tam wtedy doświadczyliśmy tego projektu dosłownie. Już wtedy nie było wizualizacji, były wtedy świetne, świetne, realne zdjęcia, tak jak widzicie tutaj na tym slajdzie. Jeździliśmy tymi wagonikami, tak to nazwę, tymi pojazdami, na takich metalowych estakadach, no, podporach rozmieszczonych co kilkaset metrów. A jakby model i system wykorzystany w tym transporcie jest po prostu jedną wielką struną, tak to nazwę. No bo w momencie, kiedy skręcimy sobie tą strunę, za chwilę opowiem o technicznych jakby argumentach, no i efekt jest wyjątkowy. Więc sposób jazdy tego pojazdu i przenoszenie
tego ciężaru, bo tam w tym wagoniku, który widzicie, jest kilkanaście osób, może być nawet kilkadziesiąt osób. Jakby od doświadczenia jazdy tym pojazdem jest dosyć ciekawe, dużo lepsze uważam niż w metrze. Coś na zasadzie połączonego metra i łodzi, bo to taki efekt takiego płynięcia. No i zastosowany jest ten transport, zobaczcie, to jest fotomontaż akurat, natomiast pokazane jest, że przeniesienie tego transportu no, i wyniesienie go jakby poza ulicę spowoduje po prostu no, rozkorkowanie się miasta, czy to tak zwanej ostatniej mili w mieście, spowoduje rozkorkowanie, no, przeniesienie ludzi, wyniesienie ich z samochodów i przeniesienie ich po prostu w inne miejsca, w inne wagoniki. No i to powoduje jakby tak pierwszy wizualny efekt, który odczuwamy, jest taki, że no jakby tam jest luźniej, te wagoniki są od siebie oddalone co kilkaset metrów, startują z takiej bazy, z takiego dworca co 2-3 sekundy. W ciągu godziny kilka tysięcy ludzi może być przewiezionych z jednego miejsca do drugiego. Więc zobaczcie, że no, efekt takiej lekkości nadaje ten system, wykorzystując do tego podpory, które nie zajmują nie wiadomo ile miejsca, tak? Są stalowe najczęściej, tak? I mogą być w odległości od siebie nawet kilometr, tak? Więc nie psując natury, nie zalewając, nie betonując rzek, nie psując gór czy dolin, tak? Możemy po prostu rozwinąć ten transport, rozwinąć tą jedną wielką strunę i po prostu puścić na niej wagonik. W zależności od terenu i od jego ustułowania, od jego pochylenia, możemy po prostu ten wagon puścić z ludźmi i przenieść ich po prostu w inne miejsce, czy to ludzi, czy towary, więc o tym też będę mówił. To, jak to jest technicznie zrobione, zobaczcie, to jest przekrój tej szyny, to jest przekrój tej estakady, po której ten pojazd sobie jedzie, więc mówimy o nasadzie szyny, coś podobnego do torów, ale to nie jest to samo. Skręcona, zrotowana struna, tak, w środku, wypełniony specjalnym materiałem, który jest opatentowany. Oczywiście jest on dużo trwalszy niż stal i twardszy, a do tego jeszcze elastyczny. Na ten materiał też jest patent oczywiście, na to wypełnienie. Korpus szyny, no to wiadomo. To, co jest istotne, to, że w momencie, kiedy firma podpisuje kontrakt na realizację takiego projektu, po prostu firma bierze pełną odpowiedzialność za ten projekt, za ten odcinek, za wykonanie tego odcinka, czy tego projektu adresowego, to tak to się będzie nazywało. Mowa jest o kilkudziesięciu latach gwarancji, więc warto wiedzieć o tym, wykorzystując ten argument do tego, że jest to po prostu coś trwałego, dużo trwalszego niż na przykład asfalt, który, nie wiem, przykład prosty, nowy odcinek oddany 3 lata temu w województwie świętokrzyskim, tak, on po prostu już jest remontowany, tak, i to jest wyjątkowe, że coś takiego cały czas gdzieś tam w Polsce przechodzi, przetargi mamy najtańsze, jakie są i po prostu gdzieś tam te prace są robione, natomiast jakość wykonania tych prac jest po prostu zatrważająco słaba. Więc tak wygląda przekrój tego transportu, tak? Jeśli chodzi akurat o przenoszenie tych wagoników. Tak, estakady są różnego rodzaju, tak, od kilku do kilkudziesięciu osób. Do tego jeszcze możliwość umieszczenia na górnej części tej estakady pojazdu szybkiego. Za chwilę będę mówił w szczegółach o tych rodzajach tych projektów, tych pojazdów. No i tak jak wspomniałem, na przykład na cieniutkiej strunie opuszczone w odległości powyżej nawet 1500 metrów może być puszczony wagonik, tak? On zmienia oczywiście ta struna, ona zmienia swoje położenie, ale w momencie, kiedy wagonik przejeżdża na tą podporę, to po prostu ona się prostuje.
Jak widzicie na tym środkowym slajdzie, na tym zdjęciu, tam w tych elementach, które są w tej estakadzie, można nawet puścić czy to wodę, czy internet, czy jakiś przewód. Więc to jest jakby super kolejny argument do tego, że w rejonach, które jakby są mocno oddalone od cywilizacji, można po prostu przenieść coś, co jest bardzo ważne, nie wiem, w Afryce, w Kenii, tak? Tam, gdzie mamy podpisane memoranda o tworzeniu tego projektu. Na przykład można przenieść wodę czy prąd, tak? Czy internet. To jest bardzo też ciekawy argument do tego, żeby jakby mówić o tym, czego ten projekt tak naprawdę dotyczy. Więc to są realne zdjęcia. Tak jak widzicie, niejednokrotnie w czasie, kiedy będziecie pokazywać czy prezentować to komuś, kto pierwszy raz to widzi, to ktoś może Wam po prostu powiedzieć, że to jest fotomontaż, a to na przykład nie jest fotomontaż, to jest realne zdjęcie. Tym górnym pojazdem, nie ukrywam, miałem okazję się przejechać. Tak jak mówię, doświadczenie wyjątkowe. To jest zdjęcie z zeszłego roku. Firma pokazała ten szybki pojazd, ten u góry. To jest pojazd szybki. On będzie rozpędzał się do 600 na godzinę. W tym momencie przygotowywana jest trasa 21 km w Dubaju, w Szardży. Tam za chwilę opowiem o tym, jak to było, kiedy tam byliśmy. Wyjątkowe jest to, że faktycznie mogliśmy tego pojazdu dotknąć, mogliśmy go zobaczyć. W środku on jest wykonany no, niesamowicie. Ogromnie wysoki prestiż wykonania tego pojazdu. No, niejednokrotnie zaskakuje po prostu. To jest akurat sześcioosobowy, sześciu-ośmioosobowy pojazd, tak jak wspomniałem, na Białorusi on został pokazany. On sobie tam wędrował, oczywiście jeździł w jedną i w drugą stronę, natomiast nie mógł rozpędzić i tam nie ma technicznej możliwości, żeby się rozpędzić do powyżej 100 na godzinę, ponieważ odcinek ma tam 1,5 km. No, ale w Dubaju na pewno będzie taka możliwość. Więc jak widzicie, to wszystko świetnie się tutaj prezentuje. Świetnie jest to pokazane, ale nie tylko pokazane, tylko po prostu wykonane i realizowane. No i nie ukrywam, że ten człowiek spowodował, że projektem się zafascynowałem, zakochałem to, o czym mówiliśmy. Czyli transport, tutaj te zdjęcia, które widzicie, to trochę historii, trochę tego, jak to było tworzone. Warto wspomnieć, że no niesamowita jakby determinacja człowieka, 30, chyba 6 czy 7 lat tworzenia tego projektu, od podstaw. 3 razy facet był, no jakby zaczynał od zera, ponieważ i polityczne, i jakieś tam korupcyjne oskarżenia wchodziły w grę. No niesamowita determinacja i wytrwałość człowieka doprowadziły go do tego, że dzisiaj no, na projekt zwraca uwagę bardzo, bardzo wiele osób. Ponad 200 tysięcy osób postanowiło zaufać projektowi, zostawić, pożyczyć, dosłownie pożyczyć pieniądze, aby za jakiś czas otrzymać swoje profity. Więc to nie ukrywam, spowodowało, że projektem zafascynowałem się dosłownie. A to, co czeka nas, na nas w późniejszych, kolejnych latach, to naprawdę wyjątkowe. 4 główne problemy. Przeciążenie trasy, o którym wspominałem, brak zabezpieczeń, czyli masowa ilość wypadków, ponad 1,5 miliona ludzi ginie w samochodach, na drogach, tak? W porównaniu to jest dużo więcej niż sumując wypadki w samolotach, pociągach, aktach terrorystycznych i różnych innych przygodach na świecie. 1,5 miliona ludzi rocznie ginie w samochodach. To jest no, niesamowita ilość, tak? Zanieczyszczenie środowiska, wszystkie anomalie pogodowe, wszystkie problemy, no, z którymi zmaga się świat, czy to susza, czy powiększanie się dziury ozonowej, czy tak zwany ten smog, to wszystko jest ogromnym problemem dla naszej planety i to wszystko, łącząc do tego coraz większe zużycie, coraz więcej ludzi na świecie korzysta z prądu. Ten prąd trzeba tworzyć, tak? Trzeba go produkować. To jest po prostu niesamowite, w jakim problemie stawiamy
stawiamy planetę. Wcześniej czy później ktoś to zrobić musiał, żeby coś zmienić. No i facet po prostu to zrobił, tak? Pokazał to proste zdjęcie, pokazuje, jak tak naprawdę i o co w tym wszystkim chodzi. Tak naprawdę współczynnik oporu powietrza jest kluczowym parametrem, żeby zmniejszyć zużycie czy to prądu, czy paliwa. Tak? 0,4 aut, to jest współczynnik, tak? 0,4 to jest współczynnik oporu powietrza auta. Te najlepsze auta, jakie znamy, Audi czy Mercedes, one pojawiają się w granicach 0,3-0,35. Zobaczcie, kilka razy więcej, kilka razy lepszy współczynnik oporu powietrza ma nasz pojazd, tak? Jeszcze przy tych dużych prędkościach, zobaczcie, że on po prostu wręcz jest podobny, nie wiem, z czym wam się kojarzy, mnie się to kojarzy z naturą, tak? Czy z delfinem, tak? To jak on się porusza po tej estakadzie, powoduje, że jego współczynnik tego oporu powietrza jest bardzo, bardzo niski, co powoduje, że zużycie energii i paliwa jest po prostu bardzo, bardzo małe. I przeliczając sobie na przykład 14 osób w tym wagoniku, którym miałem okazję jechać na 100 km, to zobaczcie, no niecałe 150 mililitrów paliwa, tak, czy jakiejś energii przeliczane na pasażera. To jest tak niewiele. No, ja usłyszałem to na jednej z prezentacji takiej technicznej. Usłyszałem, że przejechanie tego odcinka 100 kilometrów będzie kosztowało kilka dolarów, tak? Ten wagonik, więc jakby ilość oszczędności, którą generuje firma, to też jednocześnie przekłada się na rentowność projektu, tak? Czyli odcinka celowego, który powstaje, jest po prostu wyjątkowa. Tak jak tutaj widać przy 6 osobach, przy 500 na godzinę, tak? I 100 kilometrach przejechanych, to już jest niecały kilogram, tak? Czy niecały, nie wiem, litr, tak? Zużytego paliwa na pasażera. Więc jakby patrząc na to, jak to wygląda dzisiaj, jakby każdy patrzy na rentowność projektu, tak? To jest no, wręcz nieporównywalne. Za chwilę będę o tym mówił jeszcze w szczegółach. To jest, tak jak widzicie, realne zdjęcie. Dosłownie na takiej strunie szerokości 5, wysokości tam 2 cm przenosi się ten pojazd. To po prostu trzeba zobaczyć. Wtedy to naprawdę zdecydowanie inaczej ten projekt się po prostu odbiera z całym sobą. Pewnie ktoś zastanawiacie się, jak to w takim razie jest napędzane, tak? I tutaj też patent, ten, o którym mowa, silnika kołowego, jest wbudowany w ten pojazd, który on po prostu sam się też jednocześnie i napędza, jest bardzo energooszczędny. On też ma w sobie ten specjalny system wykolejenia, który nie pozwala temu pojazdowi się jakby zboczyć z toru, więc jakby zużycie poprzez współczynnik, dobry, bardzo dobry współczynnik oporu powietrza, do tego jeszcze bardzo niskie tarcie, tak? Bo zobaczcie, mówimy o stalowych kołach, które toczą się po stalowych elementach, więc tarcie jest ogromnie ograniczona. To nie jest opona z asfaltem, która no po prostu jej tarcie powoduje zdecydowanie no większe opory powietrza i zwiększa koszty przenoszenia czy przejazdu. Więc to są jakby takie techniczne aspekty. Jeśli ktoś będzie miał ochotę o nich słuchać, to zachęcam do takiego webinaru technicznego. Poza tym jest wiele materiałów, które wszystko to tłumaczy. Jest bardzo, bardzo dużo materiałów, które jakby opisane w szczegółach mówią o tym, jak to dokładnie wszystko funkcjonuje. Tutaj patrząc znowu, poruszając aspekt środowiskowy, zobaczcie, żeby powstała droga, ile lasów musi zniknąć, ile skał czy gór musi być przekopanych, czy jak bardzo musi być, jakby to środowisko musi być zachwiane, żeby te tory, żeby ten asfalt, żeby powstał.
To tak naprawdę jakby, no oczywiście my niekoniecznie się nad tym zastanawiamy, bo chcemy przejechać z odcinka A do B w jak najszybszym tempie, oczywiście to ma znaczenie, natomiast rzadko kiedy zastanawiamy się, ile tak naprawdę psujemy, jak bardzo ingerujemy w to środowisko i jak bardzo szkodzimy w ten sposób planecie. Tutaj na tych kilku zdjęciach mamy możliwość sobie zobaczenia, tak, jak to wygląda w porównaniu kosztów kapitałowych i operacyjnych ze zużyciem energii, z pojemnością, czyli przeładunkiem, załadunkiem, zanieczyszczenie środowiska i wskaźnik wypadków. Zobaczcie, że w każdym jakby aspekcie poruszanym jest po prostu, no, tak naprawdę Skyway, nie da się to po prostu tego porównać, tak? Koszty wytworzenia, koszty budowy, koszty zużycia energii są nieproporcjonalnie niskie do tego, do pozostałych transportów, czy to tramwajowego, czy samochodowego, czy lotniczego nawet, tak? No, przykładowy lotniczy, tak? Transport lotniczy, zobaczcie, no jest bardzo drogi, tak? Jest szybki, ale no, w porównaniu do, na przykład do Skywaya jest po prostu dużo droższy, tak? Dużo bardziej zanieczyszcza powietrze, tak? No bo start samolotu i ilość zużytego paliwa jest po prostu ogromna. Tutaj mówimy o napędzaniu elektrycznym, tak? Gdzie, no tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no koszt przejechanego kilometra jest no nieproporcjonalnie niski do tego, jak to wygląda w porównaniu do tych innych rodzajów transportu, które obecnie znamy. No i tak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj mamy siedem rodzajów transportu, tak? Od takiego uniwinda, który mieści w sobie jedną bądź dwie osoby na tej strunie, dosłownie średnicy centymetra czy dwóch, no może być przeniesione, może by jechać pod kątem 45 stopni, nawet do 60 stopni. Unibike to jest od jednej do dwóch, trzech osób. No i te większe modele, które prawdopodobnie będą częściej wykorzystywane, tak? Unicar, Unibus, od kilkunastu do kilkudziesięciu osób i tutaj jakby ilość przetransportowanych osób w ciągu doby to kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy osób przewiezionych. Więc zobaczcie sobie, gdzie w tym momencie firma jest skupiona na takich kierunkach jak oczywiście w tym momencie Dubaj w pierwszej kolejności, Nigeria, czyli te miejsca, gdzie naprawdę ta rewolucja transportowa no, musi być i ona jakby jej implementacja no, zmieni zupełnie charakter gospodarki, tak? I to jest to wyjątkowe, że no tutaj mamy z czymś po prostu takim do czynienia. No i oczywiście szybki transport do tych podróży międzynarodowych. To można super sobie zobaczyć na prezentacjach, na tych wizualizacjach. No i coś, co jest bardzo, bardzo ważne dla nas, jeśli chodzi o pod kątem takim inwestycyjnym, no to pokazanie transportu kontenerowego, tak, czy towarowego. Ja sam nie ukrywam, miałem bardzo poważną rozmowę z inwestorem w Mołdawii. Tam człowiek chciał coś takiego dosłownie wybudować, bo po prostu powiedzieli, kiedy mieliśmy super poważną rozmowę, powiedzieli, że ich port jest przygotowany dzisiaj na odbiór tam 7 milionów ton towaru, a jakby zapotrzebowanie jest na 30 milionów ton, tak? I wybudowanie czegoś takiego do przenoszenia kontenerów, no jest po prostu no, ogromnie potrzebne, tak? No i co? No i trzeba po prostu to zobaczyć. Ten transport w tym momencie jest zbudowany w Dubaju, w Szarczy, tam gdzie byliśmy w zeszłym roku, tutaj z kilkoma osobami obecnymi. I to wszystko będzie można sobie zobaczyć. Prawdopodobnie inwestor tam pojedzie, zobaczy, jak to funkcjonuje w takich trudnych warunkach, bo mowa przecież o temperaturze wysokiej. I będzie można tam to sobie wszystko sprawdzić, zobaczyć, prawdopodobnie podpisać umowy, tak, i dopiąć, dowieść ten projekt do końca. To widzimy takie wizualizacje, tak? Czyli w miejscu zupełnie gdzieś tam niekonwencjonalnym, nad drogą, tak? Można byłoby powiedzieć,
że niemożliwym do położenia, coś takiego sobie po prostu jedzie, przenoszone jest, czy to w porcie, tak, gdzie port jest niezagospodarowany, nie musi być pełnej infrastruktury wokół tej wody, którą czy tam na brzegu, tak jak normalnie w tym momencie to funkcjonuje w innych portach, tak? Natomiast ten załadunek, rozładunek może być oddalony o nawet 2 czy 3 kilometry od brzegu, tak? Nie robiąc problemów logistycznych z innymi łodziami, pojazdami, statkami itd. Więc technologicznie no, skok w przyszłość ogromny. Ktoś mógłby zapytać, a jak w takim razie nasze aspekty prawne? Oczywiście to jest wszystko już gotowe. Mówimy o wielu certyfikatach, wielu nagrodach, wielu patentach. To jest bardzo długi temat do rozmowy. Skyway jest opatentowany na każdym kontynencie. W tym momencie tutaj na przykład widzimy certyfikat ISO od tego Instytutu TÜV, bardzo, bardzo ważny. 2 lata temu otrzymaliśmy go już, jest on też oczywiście przedstawiany każdemu, kto jest zainteresowany inwestycją. Tutaj ogromna ilość certyfikatów, nagród, nawet nie ukrywam, w zeszłym roku byłem w szoku, że w ogóle, że Skyway został doceniony w jakimś oczywiście jakąś nagrodą w instytucie w Gdańsku. W ogóle super, że mogliśmy się w takim miejscu pojawić, tak? Tak jak na targach InnoTrans, gdzie ja osobiście też miałem okazję być z kilkoma osobami obecnymi tutaj w Niemczech. No, świetne doświadczenie, gdzie można jakby użyć tego argumentu i właśnie to robię, że w Skyway po prostu pokazywany jest w miejscach, gdzie można byłoby powiedzieć, nie przyszłoby nam to w ogóle do głowy, tak? Czy to Niemcy, czy Berlin, czy nawet taki Gdańsk, gdzie zostaje nagrodzony Skyway za innowacje, tak? I możliwość rozbudowy. W tym momencie firma, no bo ktoś mógłby też Was o to zapytać, jak to jest technicznie, ile osób pracuje. Cały czas tych osób nam brakuje do pracy. Ponad 1000 osób, samych inżynierów jest bodajże 800. Ponad 1000 osób w kadrze personalnej z firmy. Swój budynek, czyli to, że my jesteśmy częścią projektu, to, że my położyliśmy na stół swoje oszczędności czy pieniądze, tak, które wrzuciliśmy w projekt, zainwestowaliśmy w projekt, to między innymi za te pieniądze jest kupiony taki budynek, tak, czy wynajęta powierzchnia, czy rozbudowana hala, czy ten system swojej produkcji. Z tego co wiem, to na ten moment kompozyt, czyli ten patent kompozytowy, z którego tworzymy swoje pojazdy, jest też jakby pod naszą marką, pod naszą egidą i to wszystko zostaje przenoszone do tej własnej, naszej rodzimej produkcji, gdzie nie będziemy po prostu uzależnieni od producentów, na przykład azjatyckich, a widzimy, że w tym momencie są problemy, tak, i Europa sobie bardzo, bardzo mocno sobie się odbije czkawką po prostu ten kryzys, który dopiero tak naprawdę przed nami. Więc jak widzicie, mamy do czynienia z ogromną firmą, z ogromnym projektem, z wizjonerskim nie tylko na papierze czy na desce kreślarskiej, ale też w praktyce. To jest ten ekotechnopark, czyli miejsce kilkudziesięciu hektarów, na której jest kilka rodzajów tras pokazanych. Co roku mamy możliwość obecności w takim miejscu i doświadczenia, przejechania się, poznania nowych ludzi, zobaczenia tego wszystkiego na żywo, poznania tego naszego wizjonera Natalii Jawlickiego. Więc wyjątkowe miejsce. No, Białoruś, kilkadziesiąt kilometrów od Mińska, kilka godzin od Warszawy dosłownie. Więc zachęcam do tego, żeby się z zespołami i z nami po prostu pojawić. Być może jeszcze w tym roku, ciężko powiedzieć, jak to będzie, ale na pewno warto. Prawdziwe zdjęcia, prawdziwe pojazdy, wyjątkowa sprawa. Nie ukrywam, że zawsze, kiedy patrzę na te zdjęcia, pojawia się uśmiech, bo po prostu tego doświadczyłem, jeżdżąc
tymi pojazdami, wiedząc i wierząc w to, że to wszystko, o czym słyszeliśmy na samym początku, kiedy go dołączaliśmy w 2016 roku do projektu, że to wszystko staje się rzeczywistością. To, co przed nami, to Dubaj, tak? I tam oczy i firma w tym momencie skupiona jest najmocniej. Jesteśmy w tym momencie chyba jedyną firmą, która zrobiła swój projekt deweloperski w pewnym sensie, bo jest to budowla o powierzchni kilkuset metrów. Zrobiliśmy go z drewna jako firma. Tak? Mamy swój patent na tak zwane eco house, czyli ekodomy, które będziemy tworzyć. Dokładnie, dokładnie, Mariusz. Jednak czat rozprasza. Także Dubaj to miejsce, gdzie dzisiaj, tak jak mówię, zwrócone są oczy świata. Z punktu widzenia inwestorskiego, wyobraźcie sobie, że jesteście w projekcie, który jest projektem globalnym i startuje w Dubaju. Moim zdaniem nie ma lepszego miejsca na start. Będąc tam, i na pewno wiele osób to potwierdzi, że oczy całego świata zwrócone są na Dubaj, tak? Wszystko, co tam się dzieje, wcześniej czy później jest implementowane na świecie. To, co tam się dzieje obecnie, to, że powstaje tam Międzynarodowy Instytut Badawczy. Tam będą też tworzone produkty. W tym momencie firma robi rekrutację studentów w określonym roczniku do tego, żeby tam mogli się uczyć. Tam powstaje po prostu centrum technologiczne, o którym będzie mowa na całym świecie. Wierzcie mi, że o Szardży, o tym centrum technologicznym w Szardży usłyszycie w niedalekiej przyszłości jako o nowej Dolinie Krzemowej. Tam będą powstawały wyjątkowe rzeczy, wyjątkowe produkty. Dubaj jest w pełni świadomy tego, że musi wcześniej czy później odejść od ropy, że jakby to powiedzieć, kurek się zakręci. I oni ogromnie inwestują w tego typu przedsięwzięcia. No i tak jak mówię, możliwe jest to i zupełnie to już się tworzy. To są oczywiście wizualizacje, natomiast dużą część z tych zdjęć już można podeprzeć prawdziwymi zdjęciami. Za chwilę Wam to pokażę i sami też możecie sprawdzić sobie na stronie w aktualnościach firmy. Więc to wszystko się dzieje, tak? Więc jesteście częścią firmy i możecie nią być w dobrym czasie, w wyjątkowym miejscu. I zdecydowanie uważam, że warto, to są prawdziwe zdjęcia, że warto się tam pojawić. Nawet pojawić się, zobaczyć, tak, jak to funkcjonuje, jak to jest tworzone. To, co tam się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, bo już za chwilę będzie rok, za chwilę dosłownie będzie rok, odkąd wróciliśmy z Dubaju. Więc to, co się tam wydarzyło, to naprawdę wyjątkowe. To jest, od razu mówię, fotomontaż, to jest też, pamiętając o tym, że Skyway to nie tylko transport, to tylko też eco house, ekodomy, ekotechnologie. Mówimy też o inwestycji w tak zwany humus, tak, do zazielenienia na przykład plaży. To kolejny z projektów. O tym pewnie też w szczegółach, w technicznych miejscach będziemy mówić. Natomiast tego typu dom, tak, z drewna, w całości wykonany z drewna, z tak zwanym zielonym dachem, po prostu w tym momencie powstaje w Dubaju. Tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy chyba jedyną firmą, która ma pozwolenie od króla Dubaju na wybudowanie czegoś z drewna, bo jak wiecie, w Dubaju nie można budować z drewna z różnych względów. Wszystko jest zabetonowane i zaszklone, natomiast tutaj widać, że możemy coś takiego tworzyć i to po prostu powstaje. I to są też wizualizacje, tak zwane smart cities, to są miasta linearne w miejscach zupełnie dzisiaj niemożliwych do zasiedlenia, zamieszkania. To jest po prostu przyszłość, tak? Przyszłość, gdzie nasz transport będzie docierał. Nie będziemy musieli się poruszać samochodami tak często, ponieważ po prostu będzie to zupełnie nieopłacalne. No i taką możliwość mamy. Okej, więc tutaj patrząc na to, o czym mówimy, tak? Mówimy o transporcie, mówimy o ogromnej innowacji, mówimy o tym transporcie drugiego poziomu, mówimy o wysokiej prędkości, tak? Którą coraz częściej możemy usłyszeć, o której coraz częściej możemy usłyszeć, o czymś, co jest bezpieczne, czyli
nie jest kolizyjne, jest autonomiczne, czyli porozumiewa się między sobą, nie ma kierowcy, tak? Jest sterowane zdalnie. Mówimy o transporcie ogromnie wydajnym, bo od kilku do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy osób przewożone w ciągu doby, to też może być łatwo integralne, czyli łatwo adaptacyjne w różnych miejscach, w różnym środowisku, przyjazne środowisku, i to są te wszystkie wartości, o których trzeba koniecznie powiedzieć, tak? No i co? Tutaj, mili Państwo, chciałbym Wam puścić w pewnym sensie film, natomiast oceniłem, że jednak to nie będzie takie proste, ponieważ wymaga on tłumaczenia, więc ja w tym momencie wkleję go w czacie. To jest film, który wyszedł dzisiaj. Bardzo, bardzo ciekawy. Zachęcam do niego, bo jest świetny. Skopiujcie sobie go, proszę, do siebie w swoje przeglądarki i tam możecie sobie go przetłumaczyć automatycznie w YouTubie. Czyli tam klikając w prawym dolnym rogu w opcję przetłumacz automatycznie, żebyśmy teraz nie tracili czasu 5 minut na film, po prostu przetłumaczcie sobie go sami, bo nie ma sensu słuchać rosyjskiego, gdzie tak naprawdę dobrze byłoby wiedzieć, o czym mowa. Proszę, skopiujcie sobie go u siebie i tam będziecie mogli sobie go fajnie zobaczyć w ogóle generalnie, z czym mamy do czynienia. Świetny filmik, naprawdę polecam. Tak więc przechodzimy do kolejnego slajdu, filmik sobie obejrzyjcie. Mili Państwo, jak wspomniałem, jestem od 2016 roku w projekcie. Wtedy to był bodajże czwarty, piąty poziom, piąty etap konstrukcyjny, jak widzimy na skali, na osi czasu. Przeszliśmy w demonstrację, certyfikację, to wszystko, byłem świadkiem tego projektu, jak to wszystko powstawało. Niektórzy oczywiście dowiedzieli się wcześniej o tym projekcie, no oczywiście gratuluję dla tych, którzy mieli ten przywilej. W tym momencie, mili Państwo, jesteśmy w części etapu 14. Jak widzicie, 15 etap to etap kluczowy dla nas, dla nas jako inwestorów. W statusie spółki mamy zapisane, że po 15 etapie, czyli jakby wychodząc z 15 etapu, spółka Skyway Community wejdzie na tak zwany IPO, czyli otwarty rynek handlowy. I tam będą się działy wielkie rzeczy, bo jak znacie marki typu Tesla, czy Elon Musk, czy Amazon, czy Google, czy Apple, tam mowa o czym tak naprawdę wielu ludzi nie miało nigdy możliwości dołączenia. Tak? My poprzez system, który jest stworzony, gdzie możemy być częścią projektu, dosłownie po prostu kupujemy, pożyczając formalnie pieniądze firmie, oprocentowane w skali roku co najmniej 4%. Ja, inwestując swoje pieniądze w 2016 roku, dzisiaj udziały, które są obecnie w sprzedaży, są warte kilka bądź kilkanaście razy więcej, w zależności od tego, który pakiet wybraliśmy. I bardzo ważna jest to informacja, ponieważ wiedząc o tym, że ja 4 lata temu, tak, kupując udział swój za kilka centów, i wiedząc o tym, że w etapie 15 i po jego skończeniu firma będzie w tak zwanym IPO, czyli w systemie ogólnej sprzedaży, i tam w statusie spółki mamy zapisane, że jeden udział będzie warty, i debiut na giełdzie będzie od 1 dolara, a bardzo możliwe, patrząc na to, że mówimy o projekcie globalnym, który jest wyceniany w tym momencie na wartość intelektualna spółki na ponad 400 miliardów dolarów, to wierzcie mi, będziemy debiutować od tego dolara, ale to będzie na pewno dużo, dużo więcej. Nie jestem w stanie powiedzieć oczywiście dzisiaj, jak bardzo dużo, ale na pewno sądzę, że kilka razy. Więc moim celem jest to, żeby pokazać Wam tą możliwość dołączenia w danym momencie do tego projektu, który dzisiaj jest już, można powiedzieć, projektem bez ryzyka. My wtedy, kiedy wchodziliśmy w ten projekt, wtedy, kiedy były te wizualizacje, które nie były zbyt dobrej jakości, nie ukrywam,
Dzisiaj to już jest realny produkt, to już jest realny biznes, realna firma, która jest po prostu gigantem, zapowiada się gigantem i to wszystko, co będzie przed nami, wierzcie mi, będzie niesamowite. Tym bardziej miło mi dzisiaj omawiać ten projekt w języku polskim, ponieważ kilka dni temu firma dała możliwość promocyjnych pakietów. Dzisiaj patrząc, i możecie się tutaj lekko wczytać, tak, że inwestując $65 miesięcznie, $150 miesięcznie, mamy odpowiednią ilość udziałów, tak? Tutaj shares in the package. Mamy na przykład 46 tysięcy udziałów, które później będą warte tego minimum $1. I wierzcie mi, że to jest zupełnie możliwe. $150, 60, to są takie kwoty. Oczywiście na pewno jakaś część ludzi wśród Was będzie miała poważnych inwestorów, którzy nie będą pytać o raty, będą mówić o i będą pytać o konkrety, tak? I to wszystko oczywiście jest do przekazania przez osoby, które Was zaprosiły dzisiaj na ten webinar, czy jeśli nie macie swojego opiekuna, oczywiście zapraszam. Natomiast istotne jest to, żeby wiedzieć, w jakim my momencie się znajdujemy. Znajdujemy się w momencie, gdzie tak naprawdę do tego IPO jest już bardzo, bardzo niewiele czasu. Nie mogę tutaj mówić o miesiącach i o konkretach, jeśli chodzi o czas, bo jakby to jest realny biznes i to wszystko zależy od tego, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Tutaj mówimy o pakietach kilkumilionowych ilości udziałów. Oczywiście mowa o inwestycjach kilku bądź kilkuset tysięcy złotych, bo takie możliwości też są oczywiście. Są jakieś promocje bonusowe oczywiście dla tych, którzy są bardziej zdeterminowani. No więc warto wiedzieć o tym, że mamy możliwość być częścią firmy, być udziałowcem firmy w tak globalnym projekcie za już niewielkie pieniądze od samego początku patrząc, tak? Tutaj są już bardzo, bardzo duże pakiety. No i co? I to, o czym chciałbym Wam powiedzieć, to, z czego się cieszę, dosłownie, patrząc na zegarek, już mamy niewiele czasu, to o promocji, która się pojawiła kilka dni temu, mając czasy, jakie mamy i dzisiaj będąc świadomym, że pewne rzeczy się po prostu nie powtarzają, tak? Firma po prostu zwróciła uwagę swoją na taki, wiedząc też o tym, jak to będzie pod koniec prawdopodobnie tego roku i przyszłego, że ten przyszły rok będzie też wyjątkowy, firma zdecydowała, że da w określonym czasie, czyli do końca czerwca, da wyjątkowo korzystne dyskonto. Przypomnę, że mamy w tym momencie obecnie, na obecnych warunkach, mieliśmy do czynienia z dyskontem 1 do 33, 1 do 6, 1 do 27. Przy większych kwotach mowa była o dyskoncie na przykład 1 do 50, 1 do 54. Zobaczcie, przy inwestycji 0,5 miliona złotych mieliśmy dyskonto 1 do 57. Zobaczcie, jaka w tym momencie pojawiła się okazja. Przy mniejszych kwotach mamy dyskonto 1 do 60, a przy większych 1 do 100. Zobaczcie, tutaj to jest w szczegółach opisane. Mówimy o nielimitowanej ilości pakietów, i to jest bardzo ważne, ale mówimy o limitowanym czasie, który nigdy już się prawdopodobnie nie powtórzy. To będzie do 30 czerwca tego roku w systemie ratalnym bądź jednorazowym. Od 50 do $1200, tyle tylko, że różnica jest taka, że dyskonto 1 do 60, czyli dużo korzystniejsze niż obecnie było do tej pory, mamy już przy ratalnych, zarejestrowanych 12-miesięcznych pakietach od 550 do $600, a przy większych inwestycjach od $100 miesięcznie do $1200 jednorazowej płatności z dyskontem 1 do 100. Czyli dużo lepsze, dwa razy lepsze niż to, które mieliśmy teraz przy inwestycji 0,5 miliona złotych. Więc wyjątkowa możliwość, wyjątkowa szansa. Naprawdę zachęcam.
do tego, żeby się zainteresować, przede wszystkim zwrócić swoją uwagę, skupić się na duplikacji. Pamiętajcie o tym, w jakim jesteśmy projekcie, w jakim jesteśmy miejscu. Być może komuś się ten projekt jeszcze bardziej spodoba, patrząc na dyskonto sprzed 2 lat. To jest dyskonto sprzed 2 lat. Sprzed 4 lat, kiedy ja dołączałem, mówiliśmy o dyskoncie jeszcze lepszym. Natomiast, tak jak mówię, te warunki, które firma daje teraz, naprawdę, naprawdę nie zdarzą się już prawdopodobnie nigdy. I takie dyskonto mieliśmy z nim do czynienia 2 lata temu. Ogromnie, ogromnie zachęcam. Zdecydowanie uważam, Mariusz, że taka szansa nie pojawia się zbyt często. Pamiętajmy o tych bardzo ważnych argumentach, tak, którymi możemy przemówić do naszych inwestorów, do naszych słuchających. Ja bardzo Was proszę, skupcie się na tym, co jest do zrobienia, o czym mówimy, o jakim projekcie mówimy, o jakiej skali mówimy. W kilku myślnikach, zobaczcie, mówimy o własnej produkcji, tak? 1000 pracowników, o czym wspomniałem. Centra testowe, 3 trasy, najdłuższa będzie miała 21 km w Dubaju, będzie przedłużona z Szardży do Abu Dhabi do 40 chyba 6 km, 11 rodzajów środków transportu, 6 typów nawierzchni torowych. No naprawdę ten projekt jest wyjątkowy. Ten rok, z racji tych koronawirusów dziwnych, nie chcę już tego tak komentować, Dubai Expo, to co miało się wydarzyć dosłownie za kilka dni, 18 maja bodajże miało wystartować Dubai Expo. Tam Skyway miał być naprawdę w wyjątkowym miejscu. Jest to odwołane, jest to tam przeniesione na inne miesiące. Prawdopodobnie będzie to trwało kilka miesięcy, ale zahaczy o przyszły rok, więc bardzo, bardzo duże rzeczy przed nami czekają nas w przyszłym roku. Ten 2021 rok będzie wyjątkowy dla firmy i proponuję się do niego naprawdę dobrze przygotować. Pamiętajcie, tak jak mówię, w jakim jesteśmy projekcie. Jeśli chodzi o pytanie, niekoniecznie nowa osoba, oczywiście nowa osoba jak najbardziej tak, ale to jest też dla zarejestrowanych osób, więc mamy możliwość skorzystania z tej promocji w każdym momencie. Pamiętajcie, rejestracja jest darmowa, więc ze wszystkimi warunkami inwestycji możecie się zapoznać już sami. Tak jak mówię, ostatni dzwonek na dołączenie do projektu, ten etap po 15 jest dla nas niesamowity, jest dla nas kluczowy. Pamiętajcie, że jesteśmy w fazie implementacji. Implementacji, czyli z tworzenia, wprowadzania, podpisywania kontraktów, memorandum, czyli obietnic głównego projektanta i firmy na tworzenie, na budowę tras i na to wszystko, co jest zapisane w naszych statusach spółki. Więc to jest coś, co chciałbym Wam przekazać. Mili Państwo, no, zbliżamy się do końca. Miało być godzinę, więc chciałbym się w tej godzinie zamknąć. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie jeszcze odpowiem. Natomiast, jeszcze mam dwa zdjęcia, szybciutkie dwa zdjęcia z samego placu budowy. Tam byliśmy rok temu. No i co? No, gdzieś tam jesteście tutaj. Nie poznaję w kaskach, sorry. Także zwróćcie uwagę na to, że no, to są historyczne zdjęcia. Grupa niecałych 100 osób była z nami, była tam w tym dosłownie piekle na tej plaży, było bardzo, bardzo gorąco. Ledwo mogliśmy nagrywać swoje materiały, bo tak się grzały nam te kamery, telefony, trzeba było wyłączać, schładzać. Także to wszystko jest prawdziwe. Bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście skupili swoją uwagę, żebyście uświadomili sobie, w jakim projekcie jesteśmy,
żebyście uwierzyli w ten projekt jeszcze raz. Być może ktoś z Was przestał wierzyć niepotrzebnie. No, dokładnie, Mariusz, schudłem 15 kg, zgadza się. To już tak żartobliwie. Mili Państwo, także raz jeszcze bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy dotrwać do końca. Gratuluję tym, którzy dotrwali. Chyba jest więcej niż zaczynaliśmy. Zaczynaliśmy chyba z 20 osobami. Także raz jeszcze dziękuję. Gdyby ktoś nie miał możliwości, nie wiem, jakimś cudem przyszliście tutaj przypadkowo, to podaję swoje dane. Zachęcam do kontaktu. Natomiast w pierwszej kolejności pamiętajcie, że kontaktujemy się z osobami, które Was tutaj zaprosiły. Więc to. Jest 22. Wielkie dziękuję. Raz jeszcze dziękuję za obecność. No i co? Najlepszego na ten wieczór. Do następnego razu na pewno. Dziękuję za obecność. Pozdrawiam serdecznie. Dobra.